TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Trzyma gwizdek w ustach, sprawdza jeszcze gotowość bramkarzy. No i wszystko już gotowe, aby rozpocząć ten sezon 2020-2021 w Świdnicy. Rozpoczynamy to arcyciekawie zapowiadające się spotkanie. W tych pierwszych minutach będzie to wszystko wyglądało. Na razie próba utrzymania się przy piłce z obydwu stron. Teraz niezłe podanie wychodzi z bramki Kamil Lech. No i dobra, pierwsza interwencja. Dłuższa piłka w kierunku pola karnego. Tutaj no, protestują gospodarze. Był tam Grzegorz Borowy. To on starał się wgrać piłkę w głąb pola karnego. Są przy piłce gospodarze. Paszkowski, dośrodkowanie. Próbował uderzać głową dośrodkowania. Nieźle bita ta piłka. Tam Wojciech Sowa przedłużył. Fatalna interwencja Lecha. Mamy 1-0. Dla gospodarzy gola zdobywa Dorian Krakowski, grający z numerem 31. No ale cóż tam zrobił bramkarz ruchu Kamil Lech. Dorian Krakowski, numer, wpadł w przeciwnika, źle tą piłkę wypiąskował, dopadł do niej Krakowski. Teraz bardzo szybko starają się, jest około, myślę, 30 metrów. Zobaczmy, i dzik, 21. minuta. Baumgartner. Spójrzmy, dośrodkowanie w pole karne, tam będzie Szak interweniował, będzie jeszcze okazja, uderzyć, ależ petarda, ależ bramka, no coś niebywałego, co teraz zrobił grający z numerem 10 Wojciech Szuba, no kropną po prostu z prostego podbicia. Bardziej rozwiązania, no bo póki co nieźle w defensywie poczynają sobie gospodarze. No proszę zobaczyć przed chwilą, jak tutaj odważnie bardzo wprowadzają piłkę do gry z 5 metra. Nie ma tutaj mowy o jakimś wybijaniu, chociaż teraz Foszmańczyk, kapitalna okazja, no i dobra interwencja przez kibiców właśnie w kwestii Arkadiusza Piecha. Wróćmy na Murawę, dobra okazja, no i znów broni kot. Jeszcze była tam pozycja spalona. Legionowi, że też nie zrobił z tego nic pożytecznego zawodnik Polonii, bo to jest takie zagranie, piłkarski kryminał, jak to się mówi. Spójrzmy teraz, uderzenie z dystansu, jeszcze Obcierka. Mokrzycki uderzy lepiej, zobaczmy. 37. minuta, Mokrzycki uderzenie na 2 razy, ale łapie to. Także tutaj naprawdę fajnie, że są takie ośrodki piłkarskie na mapie Polski. Nie zaskoczony tym, jak grają gospodarze w dniu dzisiejszym. Ruch. Będzie Szak do Foszmańczyka. Pędzi Foszmańczyk lewą stroną, no ale znów gdzieś tam ta piłka po nodze. No to są takie drobnostki, to są takie detale, jak to mówił swego czasu Tomasz Hajto. Że gdzieś tam, że na ten moment taki beton z tyłu, tak to często mówią zawodnicy. A więc pewna postawa, pewne interwencje. Janoszka, próba takiego mięciutkiego wrzucenia piłki. Foszmańczyk, no to była naprawdę dobra okazja. Kawula, aby tą akcję zamknąć. Kolejny stały fragment gry. Próba uderzenia głową, ale gdzieś tam nogą tak niezbyt pewnie. Oj, teraz świetnie Duchowski. No właśnie tego brakuje, takich zagrań. Janoszka, to jest stuprocentowa sytuacja Janoszka. I mamy bramkę dla ruchu. Świetnie tutaj dograł Janoszka tą piłkę. No i chyba Idzik, z tego co dobrze widziałem, wykańcza tą akcję. Tutaj cały czas kątem oka patrzyłem na zachowanie sędziego liniowego, bo cały czas... Około 24 metrów. Idzik, zobaczmy uderzenie. Naprawdę dobry, krzyknął do swoich partnerów. Musicie stać bardziej zwarci. Teraz świetna okazja na bramkę dla ruchu. 2-2. 2-2 wyrównują stan meczu niebiescy. No i już z tej przewagi gospodarzy nic nie zostało. Gola zdobywa grający z numerem 8 Michał Mokrzycki. No wyszli naprawdę nabuzowani, zmobilizowani. Wchodzą tutaj
w światło bramki zawodnicy Ruchu. Tam jest okazja i to jest gol, gol! 3-2 dla chorzowskiego Ruchu. No tutaj utrudnili skuteczną interwencję Kotowi. Zawodnicy Ruchu stanęli jak wryci. Zawodnicy gospodarzy, no i Ruch zdobywa trzecią bramkę. Spójrzmy jeszcze raz. Sytuacja, czy będzie czwarty gol? Tak, mamy kuriozalną sytuację. No i jak to wszystko się wydarzyło? Piłka wpada do bramki Polonii Świdnica. Kuriozalny gol.